ten świat i ciągle to samo. Myślę déjà vu, widziałem to wczoraj rano. Niestety nie. Widok tych szarych ludzi strasznie mnie wzrusza i kolejną prozę budzi. Właśnie po to tu jestem, by głośno o tym mówić, że stary emeryt na śmietnikach ręce brudzi. A gdzie są pieniądze, na które zasłużył pracą? Zapierdalasz całe życie i tak ci się odpłacą. Tutaj nic się nie zmieni, choć bardzo bym chciał tego, by mógł pochwalić się dobrą pracą kolegom. Bo trzeba jakoś żyć, dzieci swoje nakarmić. Większość załamuje ręce, bo naprawdę są bezradni. Porzucone dziecko w śmietniku na mrozie. Zastanawiam się, czy może być jeszcze gorzej. Zgwałcona dziewczyna, ciało wrzucone do rzeki. A sprawca na wolności, bo musi brać leki. W domach patologia, walka ojca z synem. Jak długo można znosić widok ojca z winem? 18 urodziny, dla niego najgorsze, bo stracił swoją matkę i wyprawić musiał pogrzeb. Stary ciągle chleje, nieważne która godzina. Dobrze, że synem zajęła się inna rodzina. Córka traktowana w domu jest jak przedmiot. Zrób obiad i posprzątaj, a potem weź się pierdol. I tak jesteś dziwką, jesteś taka jak stara. Taki rodzic przykład daje, kiedyś go spotka kara. Idealne rodziny to pokaz na ulicy, bo w domu po nocach nieraz córka krzyczy. Wytykamy wady innych, nie patrząc na swoje. Ja mówię prawdę w oczy, bo prawdy się nie boję. Od innych wymagamy, choć przykładu nie dajemy. Po wszystko wyciągamy ręce, bo jak najwięcej chcemy. Nie myślimy o innych, myślimy tylko o sobie. Nie widzimy potrzebujących, choć deptamy im po głowie. Pod kościołem kobieta prosi o drobne. Ludzie tak obojętni, do czego to podobne. A kilka minut wcześniej na mszy złożone ręce, modląc się i prosząc o czystą duszę i serce. Ludzie tak bardzo obojętnością zarażeni, nic nie robią w tym kierunku, by swoje życie zmienić. Ja się nie wywyższam, jestem taki jak byłem. Choć stałem się rozsądniejszy, z czasem się nauczyłem odróżniać zło od dobra, choć wiem, święty nie jestem. Nieraz moje życie było dla mnie testem. Wszyscy popełniają błędy, lecz ich nie powtarzajmy. Miłość, wsparcie, ciepło, tego swoim dzieciom dajmy. Bądźmy dla nich wzorem do naśladowania. Dajmy to, na co zasługują, nie róbmy z siebie drania. Jedni po śmietnikach szukają ubrania, drugim puste budynki zastępują mieszkania. Wy naprawdę nie widzicie tego, jak tutaj się żyje? Tutaj dla pieniędzy nie jeden brata zabije. Młode dziewczyny za hajs ciało sprzedają, matki córki wychwalają, a z nich dziwki wyrastają. Ten świat spada na psy, tutaj jest coraz gorzej. Zastanawiam się, czy koniec świata nadejść może. Zima, biały puch, Boże Narodzenie. Dla wielu ludzi drugim domem jest więzienie. Często robimy głupstwa, lecz to objaw złości. Złodzieje za kratami, a pedofil na wolności. Nie wywyższaj się, bądź sobą, bo hajs cię kiedyś zgubi. Odszedł autorytet, odszedł Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnimy tego, czego nauczałeś. Tylko ty jedyny w tym kraju o nas dbałeś. Dlatego oddaję hołd tutaj z tego miejsca. Ojcze święty, na zawsze w naszych sercach. Nieraz byłem gnojem, nic nie muszę tu ukrywać. Za wszystkie błędy przepraszam. Panie Boże, proszę wybacz.